Dzisiaj czas na kolejnego miksa, a właściwie miksa w miksie. Bo to nie jest tak, że to wszystko, co tu widzicie, to jest miks podróbek. To jest miks mojego sklepu przystańklocków.pl. O tym mówiłem na moim drugim, właściwie pierwszym kanale, no nieważne. Natomiast było tam dość dużo podróbek i postanowiłem, że dzisiaj może się im przyjrzymy. Bo tak wam powiem, ogólnie się waham, czy nie zrobić z tego takiej podserii. Mianowicie, zazwyczaj jak kupuję jakieś miksy na mój sklep przystańklocków.pl, no to się dzieje tak, że tam jakieś są podróbki. Fakt faktem, nie zawsze tak jak w ostatnim miksie, gdzie to było, no między 15 aż 20% podróbek, ale no waham się, czy takie serii nie zrobić, niezależnie od tego, ile znajdę w środku no, faktycznie gramażowo tych podróbek. No i tutaj widzicie, całkiem spore wiadro się tego uzbierało. No i zobaczmy, moi drodzy, co tam między Legosami ludzie kitrają, chciałoby się rzec. I zaczniemy sobie wypakowywać. Oczywiście tu mamy jakiś fragment z ninjagowego smoka. Ninjagowego oczywiście w dużym cudzysłowie. Natomiast powiem wam szczerze, że kurczę, ten klocek wygląda całkiem legitnie i funkcjonuje też w miarę legitnie i chyba nie byłby takim złym klockiem. A szkoda, że nie mam pojęcia, co to jest za firma. Chociaż ciut ciężko się tą buduje. Ja może tutaj wysypę, bo oczywiście nie ma sensu, bym tak każdy klocek pojedynczo wyciągał, no i zaraz sobie to przejrzymy. Myślę, że tutaj widok od góry nie będzie zły. Mamy trochę dość dużych plejtów i tutaj akurat nie ma wątpliwości, że są to Kobi, bo mamy nawet napis, jak widzicie na studach, że jest to Kobi. Mamy również trochę plejcików no-name'owych, ale takie plejciki przydadzą mi się chociażby oczywiście do miasta. Bardzo mnie ciekawi ten tutaj plejcik, jak widzicie, no zakład tu trochę wygięty, ale spójrzcie, w narożnikach miał miejsca na study, w środku nie, dość cienki plastik, taki nawet nie klockowy, spod spodu również ma wejście na study i to teraz no name, skąd wiem, bo kojarzę tutaj, czekajcie, a w ogóle to się działa w ten sposób, a widzicie, no to już w ogóle nie mam pomysłu, co to może być, bo na studach nie ma żadnego też napisu, co by to mogło być. Widzieliśmy, że już była konstrukcja ninjagowa, no i również są figurki ninjagowe. Kolor ich skóry jest taki, no, niezaładny, powiedziałbym. To się on daleko mu do oryginalnego żółci, jeżeli chodzi o Lego. On jest bardziej taki wpadający w pomarańcz, bym powiedział. Troszkę tutaj też luźnych klocuchów, troszkę jeszcze więcej takich no-name'ów z cegłami wyglądającymi całkiem jak Lego. Mam również Chima. Bardzo długo się wahałem, czy to jest w ogóle podróbka, natomiast nigdzie nie znalazłem napisu, że to jest Lego. No i spójrzcie też, co tutaj mamy. Przede wszystkim mamy całkiem naprawdę duży fragment zestawu i przypuszczam, że cały zestaw nawet by się z tego złożyło. Niestety no name i to jest chyba bolączka tych no name'ów, że tutaj co byśmy nie robili, nigdy w życiu nie znajdziemy raczej instrukcji do takiego zestawu, a nawet naklejki tak krzywo naklejone. Szkoda, szkoda, mógłbym mieć całkiem ciekawy zestaw, ale kurczę, a może się go uda odbudować, tym bardziej jak spojrzymy, mamy, spójrzcie, fragment jeszcze tutaj klona, był ten jeden droid, gdzieś tu jeszcze się błąka drugi droid, do czego zaraz przejdziemy. Spójrzcie tutaj natomiast, jaki całkiem duży pojazd. Po tym tutaj, po tej grafice, po tym elemencie zgaduję, że to prawdopodobnie będą jakieś transformersy. No nie wiem, jeżeli ktoś z was identyfikuje, co to mógłby być za pojazd, byłbym bardzo wdzięczny za napisanie w komentarzach, bo naprawdę jestem ciekawy i może tak samo jak ten Star Warsowy zestaw, po prostu udałoby się, no, może nawet jakoś spróbować go odbudować, chociaż pozostałych klocków tutaj do odbudowy nie widzę. Tutaj kask do Stormtroopera. Niestety ta główka się w środku zakleszczyła, nie ma opcji jej ruszyć, ale my tego może spróbujemy. Był tu też jakiś podróbkowy Bionicle. Raczej podróbkowy, po prostu jakość tego plastiku, ta słaba przezroczystość, no po prostu pokazuje ewidentnie, że to raczej jest podróbka. A tu jeszcze jeden duży plejt, akurat Kobi. Tak jak mówiłem, widzicie, tutaj mamy jeszcze, o, przyjrzyjcie się, to jest właśnie ten element, który mówiłem, że jest także ciekawy, jakieś strzałki, troszkę takiego typowo tandetnego, syfowego klocka. To raczej też będzie mi się od tamtego pojazdu, nie wiem jak to zmontować. Plejty zawsze na propsie, tak jak mówiłem, trochę takiego dziadostwa jeszcze onaklejkowanego. To mnie nie pytajcie się, co to jest, bo na pewno to nie są klocki, a z jakiej zabawki to pochodzi, nie wiem. No tak, tu w sumie jest wszystko, nie tylko klocki podróbkowe, tu po prostu odrzucałem wszystko, stąd też pionki. Duo Lepin również się tu pojawiło, jak widzimy.
To jest natomiast bardzo ciekawa figurka, bo co to jest, to ja, że tak powiem, nie wiem, nie mam pojęcia bladego. Ściąga się, jak widzicie, ten kask. Przypomina mi to takie, wiecie, paskudne potwory z Power Rangers chociażby. No i być może to miało być coś takiego. Nie powiem, oczywiście, postać ciekawa, jeszcze ten, ta zbrójka, te naramienniki, wszystko. Ale no, tandetny to jest, że aż zęby po prostu bolą. Tak samo jak ten, ta figurka. No, coś w sobie ma, nie powiem. Wygląda trochę jak polskie bajki z lat 80. Te wszystkie, wiecie, te smoki i tak dalej. Jeszcze ta, kurde, dziwna kamizela. Coś w sobie ma, ale żeby nazwać to pięknym... No raczej nie. Tutaj też mam jakiś samochodzik. Co ciekawe, już widzę do niego, że mamy drugą część. Tutaj koła i to. No kto wie, może udałoby się to zmontować. Spójrzcie, Marlboro nawet ma napisane w ogóle, jakie podróbki firm, to jacie. Podróbka z podróbkami firm. Tu jest drugi, całkiem ciekawy pirat do kolekcji, czyli tu jakiś piracki zestaw powinien być, chociaż ja osobiście tu takiego kompletnie nie widzę. Natomiast co jeszcze na pewno widzę z tych elementów, to było bardzo dużo, znaczy bardzo dużo, no było 10 tego typu. To jest naprawdę spoko klocek, w Lego bym takim w życiu nie pogardził, a i myślę, że tutaj w podróbkach się przyda coś z tego zrobić, jakąś ciekawą konstrukcję. No i tutaj jeszcze jakiś ninjagowy taki smoczek, bida smoczek, że aż piszczy po prostu. No ale moi drodzy, co tutaj zrobić? Co tutaj jeszcze mogę ciekawego wypatrzeć? No było troszkę jeszcze tego typu elementów, to już raczej nie klockowych. No troszkę się tu pojawiło nawet dzidy podobne do Lego, ale po kolorze idzie poznać, że to nie Lego. No jest całkiem sporo tych podróbek, chociaż jak wiecie, na ilość wpadającą w 600-700 gram, to nie ma tego nie wiadomo jak ile. Mimo wszystko, gdzieś tam będę próbował odbudować niektóre zestawy. Tutaj ramię, to też chyba byłoby od tego zestawu. Zobaczymy, co dam radę stworzyć i myślę, że takie odcinki w przyszłości się jeszcze pojawią. Chociażby z tym miksem, bo zobaczymy, co damy radę odbudować. A może nie damy rad budować i nic z tego tak naprawdę nie będzie, to zobaczymy. Na pewno piszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście właśnie tego typu filmy, że prezentuję tutaj elementy z miksów, które były podróbkami. Bo ja oczywiście na taki format jestem otwarty, tym bardziej, że no zdarzają się tu różne ciekawe rzeczy. Raczej to są nieciekawe rzeczy, ale przecież ten kanał też od pokazywania nieciekawych rzeczy jest, więc dlaczego by tego nie pokazywać? Jakiś budyneczek, patrzcie, będzie do miasta i tak dalej. Ja więc otwarty jak najbardziej jestem. Teraz tylko pozostało czekać na jakby waszą opinię i zobaczymy, bo ja mówię, mogę pokazywać z każdego miksa, jakież to ciekawostki ludzie chowają w swoich szufladach, moi drodzy. Mam nadzieję, że wy w szufladzie nie chowacie mojego kanału i już go subskrybujecie, że jest tak otwarty, że on stoi na półce, a nie w szufladzie, o to mi chodzi, że jest subskrypcja. Piszcie mi, co sądzicie, zostawiajcie też lajki, bo oczywiście od tego, ile osób lubi tą serię, no będzie zależało, jak będę często taki format też robił. Dzięki, że dzisiaj byliście, wpadajcie czy na przystań na mój bazowy kanał, oczywiście też, ale i tutaj nadrabiajcie te filmy, bo na pewno nie wszystkie widzieliście. Dzięki, że byliście. Bye!